Kochani, witam Was bardzo serdecznie z nietypowego miejsca. Jesteśmy w Wiśle Malince na Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych. I witam Was słowami, które są wyznaczone do rozważania w dniu dzisiejszym. Bardzo ciekawy fragment. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie. Piąta Księga Mojżeszowa, 30 rozdział, 19 werset. Jestem w niezwykłym miejscu, bo w budce, czy też klatce, ale budka lepiej brzmi, w budce dla perkusisty. To jest przestrzeń, która oddziela perkusistę od pozostałych muzyków w zespole. Wybrałem to miejsce nieprzypadkowo. Budka ma wyciszać, budka ma sprawiać, że hałas, który tutaj jest wytwarzany, nie trafia poza to miejsce. Gdy jestem tutaj i nie gram, jest cisza. Gdybym był perkusistą i zaczął grać, byłoby to niezwykle głośne, dudniące. Wybrałem to miejsce dlatego, że skojarzyło mi się to ze sposobem, w jaki Bóg się z nami komunikuje. Czasem jest to cichy, delikatny, niemalże niesłyszalny głos. Innym razem słyszymy Boże dudnienie w naszym życiu. I mam, drodzy, taką refleksję, że to dzisiejsze hasło, ono nie jest cichym, niepozornym fragmentem biblijnym, ale jest takim głośnym, uderzającym Bożym Słowem w naszym życiu. Bo oto Bóg wolności daje nam wybór. Dobro albo zło. Błogosławieństwo albo przekleństwo. Jeden z moich przewodników duchowych powiedział mi kiedyś, że Bóg nikogo za uszy do nieba nie zaciągnie. Myślę, że sporo w tym prawdy. Człowiek nieustannie musi dokonywać wyborów w życiu. Nieustannie stoi przed trudnymi decyzjami. To pytanie, czy to ten wybór, ta decyzja, ta oferta Boża, którą dziś słyszymy w piątej Księdze Mojżeszowej, to chyba jedna z trudniejszych, ale i piękniejszych decyzji w naszym życiu. Śmierć i życie, błogosławieństwo i przekleństwo. Kochani, wybierzmy życie, wybierzmy błogosławieństwo i bądźmy błogosławieństwem dla wszystkich innych. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życząc błogosławionego dnia, życząc wiele Bożego błogosławieństwa z tego przeciekawego miejsca, w którym teraz jest cicho, ale gdy zaczyna się gra, jest bardzo głośno. Idźcie z Bogiem. Amen. Thank you.